Siema, z tej strony EPROM. Jesteśmy w EPROM Sounds, miejscu oficjalnego dystrybutora japońskich wkładek i igieł marki Jiko. Historia jest bardzo krótka i bardzo prosta. W momencie, kiedy Shure ogłosił koniec produkcji legendarnych igieł i wkładek Shure M447, na rynku powstał krater. Na szczęście z kraju kwitnącej wiśni przychodzi zbawca i jest nim Jiko, który jest w pełni kompatybilny z modelami Shure'a. Jiko dostępny jest w trzech różnych wariantach. Pierwszym z nich jest to wariant Omnia, który zawiera takie pudełeczko, w którym mieści się cały zestaw, czyli headshell, cartridge i igła. Oczywiście dostępne są same cartridge z igłami oraz same igły. Natomiast same igły dzielimy na dwa podstawowe modele. Jest to model Improved w białym kolorze i jest to model SD w niebieskim kolorze. Czym różnią się te dwa modele? Model Improved oparty jest o prawdziwy diament, natomiast SD oparty jest o diament syntetyczny. Brzmieniowo ta jest lepsza, ta równie dobra, ale nie tak dobra jak prawdziwy diament. A jeśli chodzi o tracking i handling, to zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Obydwie są świetne. Na dzień dobry wkręcamy igłę do ramienia, czyli standardową. Następnie ustawiamy ciężarek ramienia w takiej pozycji, aby równoważył nam headshell i żeby igła nam lewitowała. Ustawiamy sobie skalę bez kręcenia ciężarkiem na zero, żebyśmy wiedzieli, jaki tutaj potrzebny jest dokładnie ciężar. I przekręcamy już ciężarek razem z tą skalą na 4 bądź 4,5 grama i kładziemy po to, żeby uzyskać jak najlepszy tracking przy skreczowaniu. Po położeniu igły na winyl ramię powinno znajdować się w pozycji równoległej do płyty, tak jak widzicie to na załączonym obrazku. Ok, a teraz zobaczymy, jak Jiko Improved trzyma się na prawdziwym winylu z prawdziwym dźwiękiem. Chorus. Nobody can do it just like Jiko can, come on! Tak jak widzicie, wszystko gra. Ok, to był model Improved, ten biały. A teraz zobaczmy, jak zachowuje się model SD, czyli ten niebieski na syntetycznym diamencie. Tak jak widzicie, zachowuje się tak samo dobrze. Nawet przy bardzo skomplikowanych i mocnych skreczach. Tracking jest świetny. Więc tak jak widzicie, igły mają świetny tracking. Bardzo dobrze trzymają się rowka. W momencie, kiedy naprawdę hardkorowo skreczuje, ona nie kiwa się na lewo i prawo, a to jest o tyle ważne, że w momencie, kiedy igła wam w ten sposób pulsuje na winylu, wyciera wam po prostu groove. Tutaj tego nie ma. Dwa słowa podsumowania. Zanim zacząłem robić dystrybucję Jiko w Polsce, kupiłem je na własny użytek i sprawdziłem, a jestem bardzo wyczulony na bullshit i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Jiko daje mi znowu tą możliwość, że mogę cieszyć się skreczowaniem na prawdziwych winylach, a nie tylko na DVS-ach. Obserwujcie profil Jiko, sprawdzajcie nasze social media, jesteśmy w kontakcie. Biga! Biga!